Witajcie. W tym filmie omówimy sobie drugi artykuł z serii sprzężeń bliźniaczych. W tym artykule pan Crowhurst odpowiadał na pytania czytelników. Warto się zapoznać z jego punktem widzenia, ponieważ uważam, że zawierają ciekawe wskazówki. Pamiętajmy, że pan Crowhurst to był znany amerykański inżynier w dziedzinie lampowej, projektant transformatorów głośnikowych, także można by skorzystać z jego doświadczenia, żeby uzupełnić swoją wiedzę. Na początku zapoznajmy się z artykułem, a potem odniosę się z mojego punktu widzenia do uwag pana Crowhursta. Tak więc film, który masz zamiar obejrzeć, jest streszczeniem artykułu z 1957 roku Radio Electronics. Nosi on tytuł Aktualizacja wzmacniacza z podwójnym sprzężeniem. Warianty oryginalnego podwójnie sprzężonego wzmacniacza eliminują niestabilność, wzbudzanie się i dają więcej wzmocnienia oraz dodają regulację barwy dźwięku. Autorem tych zmian jest pan Norman Crowhurst, konstruktor pierwszej wersji wzmacniacza. W tym artykule napisano, odkąd obwód z podwójnym sprzężeniem został po raz pierwszy opublikowany w listopadzie 1957 roku w Radio Electronics, zbudowały go dziesiątki ludzi i dodali oni różne poprawki lub ulepszenia, żeby dopasować go do własnych potrzeb. Kilku z nich musiało dokonać zmian, aby przezwyciężyć trudności. Wszyscy napisali oni, że działa ten wzmacniacz dobrze w porównaniu ze wszystkim, z czym był porównywany. Wielu z nich prosiło o mocniejszą wersję, szczególnie do wysterowania popularnych w ten czas nieefektywnych głośników. Chodziło po prostu o większą rezerwę mocy wzmacniacza. W odpowiedziach na listy czytelników pan Krocha zwrócił uwagę, że wszystkie informacje i szczegóły konstrukcyjne można było otrzymać wraz z zestawem. Widać stąd, że był to kit do montażu. Czytelnicy pisali też, że był to pierwszy sprzęt, jaki kiedykolwiek zbudowali i uznali, że ten wzmacniacz jest nawet całkiem prosty do budowy. Pan Crowhurst napisał, wspominam o tym jako zachęta dla każdego, kto czuje, że potrzebuje więcej szczegółów konstrukcyjnych. Cytując pana Crowhursta, jak wspomniałem w oryginalnym artykule, ważne jest to, aby okablowanie lamp mocy od transformatorów i od kondensatora pół mikrofarada między katodami i siatkami kronającymi było kompaktowe, czyli zwarte, zgodnie z przedstawionym układem. Wymaganie to wynika z faktu, że okablowanie przynosi wysokie napięcie audio, które nie może zbliżyć się do stopni wejściowych, ponieważ powoduje to niestabilność. Czyli jeżeli ktokolwiek zdecydowałby się dzisiaj na budowę takiego wzmacniacza, musi wziąć te zastrzeżenie pod rozwagę. Poza tym układ jest prosty. Po prostu należy umieścić elementy w obudowie, zaznaczyć miejsca, w których należy wywiercić otwory oraz większe otwory wykonać rozwiertakiem, a reszta jest łatwa. Ewentualnie, jeśli wykonawca nie chce kupować otwornicy do tej pracy, może wywiercić otwory w rytm okręgu za pomocą cyrkla, wyłamać środkową część i za pomocą pilnika zrobić gładki, okrągły otwór. To jest trudniejsza praca, ale może być całkiem efektywna. Kilku czytelników zgłaszało problemy ze wzbudzaniem się wzmacniacza. Te osoby wpadły w kłopoty, gdy podłączyły przedwzmacniacz. Ale jak pan Crowhurst wyjaśnia, zwykle wtedy się to działo, gdy podbicie basu było mocno podkręcone. Wtedy wzmacniacz się wzbudzał. Czasami samo podłączenie przedwzmacniacza do głównego wzmacniacza uruchamiało generację częstotliwości pasożytniczych, niezależnie od jakichkolwiek ustawień sterownika. Różnice te zależały od rodzaju zastosowanego obwodu przedwzmacniacza. Wzbudzenie się przedwzmacniacza przypominające pracę wiertarki z udarem wynika z niewystarczającego odsprzęgania zasilania B+ przedwzmacniacza. Wtrącę tu od siebie, że w języku angielskim to określenie wzbudzania się wzmacniacza nazywane jest motorboating, czyli jakby pływanie łodzią motorową. To taka wskazówka, jakbyście czytali angielskie teksty i nie wiedzieli, o co chodzi. Wróćmy do tekstu. W rezultacie sprzężenie zwrotne z końcówki mocy do stopni przedwzmacniacza jest wystarczające, aby spowodować oscylację o niskiej częstotliwości. Rysunek ten przedstawia oryginalny obwód. Punkt wyjścia dla zasilania B+ przedwzmacniacza, oznaczony 240 V, okazał się w wielu przypadkach całkiem udany. Jednak tam, gdzie występowała niestabilność, zawsze jej zaradzano, dodając oddzielny punkt zasilania przedwzmacniacza, jak pokazano na tym rysunku. Zastosowanie oddzielnego zasilania pozwala na lepsze filtrowanie bez powodowania utraty napięcia na pierwszym stopniu wzmacniacza z podwójnym sprzężeniem. Jak to zrobić? Należy użyć opornika, na którym wystąpi spadek napięcia między 50 a 100 V. Tutaj należy posłużyć się prawem Ohma, żeby to obliczyć. Należy użyć potem wystarczającej pojemności elektrolitycznej, aby uzyskać odpowiedni odsprzęganie.
zatrzymanie, czyli zatrzymać należy niestabilność. W ten sposób można też wyeliminować przydźwięk ze stopni przedwzmacniacza. Były osoby też, które zgłaszały utratę basu. Pisali oni, że podwójne sprzężenie powoduje utratę basu w porównaniu z niektórymi innymi wzmacniaczami, chociaż poza tym jego wydajność jest całkowicie zadowalająca. Pan Crowhurst odpowiada, że wynika to niezmiennie ze złego dopasowania. Czytelnicy ci w dwóch przypadkach używali gramofonu bez przedwzmacniacza. Przetwornik pracujący tam był przetwornikiem ceramicznym. To działało w ten sposób, że impedancja wejściowa oryginalnego wzmacniacza była zbyt niska i powodowało to utratę basów, a także pewną utratę czułości. Zaradzenie temu problemowi jest bardzo proste. Wystarczy zmienić impedancję wejściową z 100 kOhmów na 1 MΩ albo trochę więcej. Inny przypadek, w którym przedwzmacniacz miał regulację tonów w obwodzie wejściowym, wykazywał ten sam problem. Tutaj podbicie basów działa skutecznie tylko wtedy, gdy wejście do głównego wzmacniacza ma co najmniej 1 MΩ albo więcej. Dokonanie takiej samej zmiany zarazało również tutaj temu problemowi. Zgłaszono również potrzebę większego wzmocnienia. Ta skarga pochodziła od czytelników, którzy używali przetworników ceramicznych bez przedwzmacniacza. Nie jest to trudne do naprawienia. Wzmocnienie można zwiększyć, zmniejszając głębokość ujemnego sprzężenia zwrotnego. Oprócz zwiększenia wartości rezystorów sprzężenia zwrotnego, zrównoważenie napięcia podawanego do drugiej połowy 12,7 wymaga ponownej regulacji. W tabeli podano przybliżone wartości alternatywne. Jeśli zechciałbyś, możesz użyć potencjometru, aby dokonać precyzyjnej regulacji, jak pokazano na tym rysunku. Tak samo jak w przypadku oryginalnego obwodu. Kilka osób pisało też, że wzmocnienie jest niewystarczające, ponieważ przedwzmacniacz, który używali, dawał mniej niż 1 V na wyjściu. Co ciekawe, istnieją takie przedwzmacniacze, które dają mniej niż volt na wyjściu, nawet jeśli mają więcej niż volt na wejściu. Dzieje się tak, ponieważ wzmocnienie aktywne jest mniejsze od tłumienia wprowadzanego przez pasywne obwody regulacji barwy. Więc zobaczmy, jak zrobić regulację barwy do tego wzmacniacza. Kilka osób pytało, w jaki sposób można dodać regulację tonów wysokich i niskich do wzmacniacza z podwójnym sprzężeniem. Można to zrobić tylko przez dodanie kolejnego stopnia. Ponadto, gdy wymagana jest pełna moc wyjściowa z sygnałem wejściowym poniżej 1 V, dodatkowy stopień jest lepszym sposobem na rozwiązanie problemu, ponieważ pozwala uniknąć sprzężenia zwrotnego. Rysunek, który widać, przedstawia obwody wykorzystujące jedną połowę 12AU7. Można również użyć innych lamp o podobnych specyfikacjach. Gdy dodawany jest dodatkowy stopień do użycia z innym przedwzmacniaczem, który ma niewystarczającą moc wyjściową, należy zachować szczególną ostrożność przy odłączaniu zasilania B+ z przedwzmacniacza. Na rysunku tym przedstawiono układ kombinowanego zasilania. Tutaj należy zwrócić uwagę, że przy dodawaniu dodatkowego przedwzmacniacza należy odpowiednio policzyć jego zasilanie z wzmacniacza głównego. Rysunek drugi przedstawia układ kombinowanego zasilania. Najpierw należy sprawdzić, o ile można obniżyć napięcie B+, w rezystorze R bez ograniczania napięcia wyjściowego z przedwzmacniacza lub powodowania jego zniekształceń. Wartość R będzie zależeć od spadku napięcia, jaki można otrzymać, i całkowitego poboru prądu przez przedwzmacniacz. Po znalezieniu odpowiedniej wartości rezystora na drodze eksperymentu należy zwiększyć wartość pojemności na tyle dużo, aby zapobiec niestabilności przy wszelkich regulacjach przedwzmacniacza lub żeby wyeliminować przydźwięki wywołane w tych stopniach. Pamiętajmy, że dodawanie nadmierne basu może powodować niestabilność każdego wzmacniacza lampowego. Wszystko zależy od wydajności transformatora głośnikowego. Pan Crowhurst dodaje jeszcze odpowiedzi na pytanie związane ze sprzężeniem zwrotnym do cewki głośnikowej. Ja nie będę tego omawiał, ale zrobił taki eksperyment i opisał to w Radio Electronic w październiku 1956 i próbował tam wykorzystać SEM generowaną przez cewkę drgającą, żeby wprowadzić sprzężenie do wzmacniacza. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym artykułem, może go znaleźć w internecie. Jeszcze raz powtarzam, Radio Electronic, październik 1956 rok. Tutaj widzicie zrzuty z ekranu z tych artykułów. Sam pan Crowhurst nie poleca zajmowania się tym projektem, chyba że się ma oscylator audio, dzięki któremu można dokonać niezbędnych regulacji obwodu, aby uzyskać zrównoważoną wydajność. Ponadto podkreśla, że było to doświadczenie i eksperyment. Przedwzmacniacz. Czytelnicy byli zainteresowani wzbogaceniem swojego wzmacniacza o dodatkowy moduł przedwzmacniacza i pan Crowhurst przyznaje, że miał w planach coś takiego zrobić i z historii czasopisma wynika, że taki artykuł
został opublikowany. Tutaj problem był w tym, że mało kto chciał mieć ten sam przedwzmacniacz. Niektórzy chcieli podstawowych rzeczy, korekcji, ale bez regulacji barwy, kompensacji głośności lub jakiegokolwiek innego filtrowania, np. dudnień i trzasków, a inni chcieli wszystkich tych funkcji. Dodatkowa rozbudowa układu o drugi wzmacniacz stworzyła możliwości reprodukcji dźwięków stereo. Tak też pan Crowhurst wyraził nadzieję, że uda mu się zbudować taki przedwzmacniacz. I tutaj mi się przypomina historia związana z innym kanałem, gdzie autor tego kanału zapytał, jakiego przedwzmacniacza życzyliby sobie widzowie do prostego wzmacniacza mocy. No i tyle, ile widzów było, tyle było wersji. Także budowa przedwzmacniacza wymaga starannego planowania i doświadczenia, aby upewnić się, że każdy naprawdę dostanie to, czego chce. Większa moc. Duży odsetek czytelników prosiło o zwiększenie mocy wzmacniacza. Niektórzy zbudowali nawet dwa wzmacniacze i połączyli je równolegle. Niektórzy sugerowali, że działa to całkiem dobrze. Pan Crowhurst w tym momencie wyraził swoje obawy, że jeżeli jeden ze wzmacniaczy się pogorszy, to obciąży drugi. To da jeszcze mniej mocy niż pojedynczy wzmacniacz. Dla niego podwajało to szansę na porażkę. Kilku producentów wzmacniaczy stosowało pracę równoległą. Tutaj mamy tą samą wadę teoretyczną. I w tym przypadku praca równoległa czterech lamp w stopniu mocy przeciwsobnym podwaja szanse na awarię. Prawdopodobnie głównym zarzutem wobec równoległej pracy jest podwojenie wysiłku i kosztów budowy. Niektórzy czytelnicy uzyskali więcej mocy z tego obwodu po prostu zmieniając lampy i dokonując odpowiednich zmian w zasilaniu i wartościach obwodów. To, o ile więcej mocy można uzyskać, zależy w pewnym stopniu od tego, czy wykonawca projektu jest gotowy poświęcić trochę maksymalnej mocy na ekstremalnie niskim poziomie od 20 do 30 Hz. Pamiętajmy, że oba transformatory miały łączną moc 15 W, czyli po 7 W na 7,5 W na każdy. Tutaj konstruktor wzmacniacza zwraca uwagę, że pojawili się producenci, którzy zastosowali większe transformatory wykonane specjalnie do tego projektu, po to, żeby zwiększyć moc. Niestety okazało się, że nie pomagało to czytelnikom, ponieważ takie transformatory były dostępne tylko na zamówienie wielkiej ilości. Jednak niektórzy producenci transformatorów udostępnili to jako pozycję katalogową i większy transformator wyjściowy do obwodu z podwójnym sprzężeniem był obecny w tamtych czasach. W związku z tym pan Crowhurst zapowiedział nowy artykuł, w którym będzie można zobaczyć wzmacniacz z podwójnym sprzężeniem z większą mocą wyjściową, wykorzystując właśnie tamte transformatory. Jak to będzie zrobione, no to dowiemy się niebawem, ponieważ mam zamiar przedstawić wam film w oparciu o tamten artykuł. W tym krótkim artykule będącym odpowiedzią na pytania czytelników mogliśmy zauważyć, że rzeczywiście były różne ciekawe pomysły, ale nie każdy z tych pomysłów musiał wypalić. Od siebie jeszcze dodam trochę wskazówek, jak nawinąć transformator głośnikowy. Pamiętajmy, że to podwójne sprzężenie wykorzystujące dwa transformatory głośnikowe jest bardzo podobne do Unity Couplet Macintosha. Jeżeli chodzi o indukcyjność rozproszoną, tutaj jest pokonana w inny sposób, mianowicie przez łączenie obu transformatorów kondensatorem, więc pan Crowhurst nie kładł nacisku na idealne wykonanie, równe ułożenie tych uzwojeń, ponieważ nie miało dla niego znaczenia impedancja rozproszona, ale ja myślę, że przy odrobinie staranności można ulepszyć ten wzmacniacz, stosując odpowiedni transformator głośnikowy. No zobaczmy, jak ten transformator mógłby wyglądać. Oczywiście przekładnie, impedancje i tak dalej musicie już sami obliczyć. Ja wam pokazuję tylko drogę, w jaki sposób to można zrobić. W trzeciej części artykułu możemy się dowiedzieć o tym, że jest pewien problem z transformatorem głośnikowym. Mianowicie taki, że uzwojenie, które było bliżej karkasu, ma mniejszy opór drutu niż to uzwojenie, które jest dalej od karkasu. W układzie z autobiasem jest to niezwykle istotne, ponieważ zmienia nam polaryzację lampy. Postscriptum. Materiał, który nagrywam jeszcze przed nagraniem filmu, który obejrzeliście. No, tłumaczę właśnie ten tekst. I tu mam obudowę od zasilacza z tego komputera. Niestety coś się stało. Nie wiem, czy to zwarcie było, czy co. Czy po prostu tranzystor miał już dość życia i wybuch. Spowodował to spore, że tak powiem, uszkodzenia wewnątrz zasilacza. Wymontowałem trzy tranzystory. Wszystkie trzy są spalone. Znaczy przebite w sumie. Tworzą jakieś tam diody, więc żeby skończyć to tłumaczenie, używam takiego tutaj urządzenia, warsztatowy zasilacz, no na razie jedzie z małym prądem, ale spróbujmy na przykład, nie wiem, włączyć YouTube'a, a się okaże, że za chwilę będzie tutaj ze 3 ampery brał.
No. Nie mówiłem. Dobrze. Teraz tak. Chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, która mi się nasunęła w trakcie tłumaczenia tego materiału. Transformator wyjściowy, czy tam głośnikowy, bo tak się u nas powinno mówić, został nawinięty bez jakichś tam rygorystycznych wymagań, ale transformatory z reguły nawija się w taki sposób, prawda? Jeżeli ten transformator został nawinięty w taki sposób, że anodowe jedno jest z tej strony i anodowe jest z tej strony drugie, to mamy różnicę w długości drutu, stąd użycie tego rezystora, o którym wspominał autor tego artykułu. Więc teraz tak. Chciałem wam coś narysować i pokazać. Można zrobić przecież taki transformator, gdzie uzwojenie mamy nawijane na cielonym karkasie na 3. I ten czas anodowy i anodowe będzie równe. I będzie też dobrze sprzężone z wtórnym. A że to jest możliwe, no to udowadnia nam pan Sykin. Co prawda jest to transformator wejściowy, ale wyjściowy też można tak nawinąć. Sprzężenie magnetyczne między tymi połówkami jest wystarczające. Mi się tak właśnie nasunęło a propos narzekań czytelników pisma, w którym został opublikowany ten schemat podwójnie sprzężonego wzmacniacza. Dwa takie transformatorki zamknięte w rdzeniu magnetycznym. Wystarczająco dobre sprzężenie magnetyczne będzie, zwłaszcza, że jak sam autor mówił, pan Kohlhaast, nie ma potrzeby tutaj robienia doskonałej jakości transformatora. Oczywiście najprostsze umieszczanie abmotok na transformatorze, czyli uzwojeń, to jest takie albo takie, ale nie zapewniają one właściwego sprzężenia magnetycznego. Można to oczywiście jeszcze udoskonalać w taki sposób, że to uzwojenie dzielić pierwotne i dwa wtórne, ale to nie jest dobra droga. Ja myślę, że transformator Kohlhaasta był nawinięty mniej więcej w ten sposób, tutaj jak mamy na tym rysunku B. No, na rysunku A to jest najprostszy sposób uzwajania o największej indukcji rozproszenia. Tutaj mamy sposoby, jak tą indukcję rozproszenia nieco zmniejszyć. Ja zwracam uwagę na ten rysunek. No, po to, żeby to sprzężenie, to jest to, co prawda na tym uzwojeniu nawijanym bifilarnie, bifilarn, tu mamy to napisane, ale myślę, że ponieważ tutaj nie mamy bifilarnego uzwojenia, tylko dwa uzwojenia, dwa transformatory, to żeby zbliżyć się do tego, możemy zrobić coś, co normalnie pospolicie się nawija do transformatorów w klasie B. Czyli to, zaraz to omówimy. Tak, poszperałem trochę na różnych forach internetowych, głównie anglojęzycznych, i w sprawie wzmacniacza Kohlhaasta, i doszedłem do wniosku, że mimo zaleceń pana Normana, jeżeli chodzi o transformator głośnikowy, warto postarać się nawinąć go dobrze. Można zrobić to w taki sposób, żeby uniknąć tej niesymetrii wynikającej z takiego nawinięcia transformatora. Można to zrobić w taki sposób, czyli dzielić uzwojenie pierwotne całkowite na cztery części, dwie w jednej grupie i dwie w drugiej grupie. Wtedy mamy central tab po środku. No, na przykład dla rdzenia 8-centymetrowego mamy 3200 części zwojów DNS04. To jest tylko sugestia. Możecie sami dokładnie sobie policzyć dla tych impedancji, jak to powinno wyglądać. No i w ten czas uzwojenie wtórne rozdziela nam uzwojenie pierwotne. Robi to symetrycznie. Nie mamy problemów z inną rezystancją na tym uzwojeniu, czyli na pierwszej lampie względem drugiej lampy. I sprawa jest załatwiona. Ale można się postarać i zrobić ten wzmacniacz w taki sposób, żeby był jak najbliższy wzmacniaczowi Macintosha. W ten czas dzielimy sobie uzwojenie pierwotne na sekcje 1, 2, 3 dla jednej lampy, CT, czyli central tab, 1, 2, 3 dla drugiej lampy. Rozdzielamy to uzwojeniem
wtórnym, czyli mamy 4 sekcje uzwojenia wtórnego i 6 sekcji uzwojenia pierwotnego w grupach po 3 dla jednej i dla drugiej lampy. I nawijamy to w taki sposób. Oczywiście te 3230 zwojów to jest tylko sugestia. Wtórne dla 8 omów mielibyśmy 215 zwojów drutem 1,3DN. No i odczep po 154 zwojach. To by wyglądało mniej więcej tak. To nawijamy w jednym kierunku i mamy tutaj około 530 zwojów. To nawijamy w drugim kierunku. Po prostu najprościej zdjąć z nawijarki, odwrócić karkas i nawinąć. Następnie nawijamy, oczywiście tutaj jest przegroda, ale nawijamy to w taki sposób, że kończąc to uzwojenie przerzucamy sobie przez otwór drucik i nawijamy tutaj. Czyli mamy niejako jedno całe uzwojenie. Dalej uzwojenie pierwotne w jednym kierunku, uzwojenie wtórne w drugim kierunku, znowu wtórne, uzwojenie pierwotne 530 zwojów, 530 zwojów. I teraz łącząc tutaj to mamy 1590 zwojów i łącząc to mamy 1590 zwojów, a wtórne to wiadomo, można zrobić 154 zwoje, a tutaj 61 zwojów dla 8-omowego odczepu, ale lepiej oczywiście byłoby podzielić to na takiej zasadzie, że na przykład całość 215 zwojów trzasnąć z odczepem po 154 zwojach. Tutaj też 215 zwojów z odczepem po 154 zwojach i te uzwojenia połączyć równolegle, żeby zmniejszyć ich rezystancję. O ile Wam się zmieści na karkasie. Najczęściej jednak robi się tak, że stosuje się nieco grubszy drut, taki kompromis i robi się te uzwojenia szeregowo. I to taki transformator powinien zbliżyć nas z konstrukcją Crowhursta do konstrukcji Macintosha, czyli ten Unity couplet byłby już w tym momencie zrealizowany w sposób tani. Ciekawe, warte rozważenia. Analiza techniczna tutaj tego transformatora nie zaprzecza temu twierdzeniu, więc myślę, że warto, jeżeli ktoś w ogóle zdecyduje się na taki wzmacniacz, warto by było zastanowić się, czy nie podzielić sobie tego wzmacniacza na sekcje, nie postarać się zrobić go lepiej. Bo jeżeli nie używacie transformatorów dostępnych w handlu, a chcecie sami nawinąć, to wtedy lepiej się postarać, prawda? Osiągnąć lepszy efekt, większy efekt. No oczywiście trzeba go dzielić na tych wiele sekcji, można zrobić tak. I w ten czas byłoby to lepiej niż typowy transformator z 3 sekcjami, 2 pierwotne, 1 wtórna. To wszystko. Trzymajcie się.